Cześć, z tej strony Janek i zapraszam Was do kolejnego testu, w którym będziemy testować smartfon Kyano Elegance 5,5. O tym, do czego w ogóle nadaje się ten telefon i komu go polecę, dowiecie się z tego filmu, także zapraszam do oglądania. Więc przechodzimy do recenzji. Jeśli chodzi o sam telefon Kyano, to oczywiście mamy tutaj do czynienia z 5,5-calowym ekranem w rozdzielczości HD. Ja w tym momencie akurat odblokuję ekran, żeby Wam pokazać responsywność. Jak widzicie, chodzi to zdecydowanie lepiej niż można było się spodziewać w sprzęcie w tej klasie cenowej. Przypomnę tylko, że mamy tutaj procesor Mediateka i mamy tutaj 1 GB RAM, co na chwilę obecną jest już takie dosyć średnim standardem, raczej dla telefonów z niższej półki. Natomiast jeśli chodzi o ten telefon, co widzieliście m.in. w poprzednim filmie z prezentacją, nawet bardzo zadowalająco działa z Asfaltem 8, który jest bardzo często wykorzystywany jako benchmark do telefonów. Jeśli chodzi o poszczególne funkcje, to oczywiście mamy tutaj wszystko to, co powinno być w klasycznym smartfonie, czyli oczywiście dialer, który działa bardzo szybko i responsywnie. Sam panel dotykowy, jeśli chodzi o przyciski dotykowe pod ekranem, sprawuje się bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnego opóźnienia. Jeśli chodzi o kontakty, oczywiście mamy dostęp do wszystkich, do ulubionych. Mamy tutaj telefon z wejściem na 2 karty pamięci, dzięki czemu możemy go używać zarówno jako telefonu służbowego, jak i prywatnego, z czego ja właśnie bardzo, bardzo często korzystam. Oczywiście, jak widzicie, SMS-y też bardzo szybko działają. No i zainstalowałem sobie tutaj dodatkową przeglądarkę, jaką jest Chrome, i powiem Wam, że ona też bardzo szybko działa. Na przykład uruchomimy sobie jedną ze stron, na którą dosyć często wchodzę. Jak widzicie, już się załadowała. Także nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o przewijanie ekranów, tak jak widzicie, jest dobrze. Nie ma najmniejszego opóźnienia. Tutaj pokażę Wam, ile zostaje miejsca po tym, jak już troszeczkę aplikacji się zainstaluje. Oczywiście do naszego użytku mamy nieco poniżej 5 GB. Na chwilę obecną zostało mi już niecały gigabajt. Natomiast mam zainstalowane dużo aplikacji, m.in. Dyktafon, SyncMe, mam Facebooka, Messengera, do tego oczywiście Janosik. No i jedna z gier, która jest dosyć mocno obciążająca i, no szczerze mówiąc, na telefonach podobnej klasy nie bardzo chce chodzić, czyli Hearthstone. Hearthstone również działa bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. Jedyne spowolnienie, kiedy możemy zaobserwować, to w momencie, kiedy gra dobiera nam przeciwnika. Natomiast cała rozgrywka działa już płynnie. Jeśli chodzi o dodatkowe aplikacje, no, uruchomimy sobie Facebooka, który też do najlżejszych nie należy. Jak widzicie, działa to szybko, nie ma tutaj większych przycięć. Powiem Wam, że gdybym miał go porównać do innego telefonu, jeśli chodzi o działanie, to porównałbym go bez problemu do Galaxy S3, z którego też korzystam, i powiem Wam, że działają one bardzo podobnie. A tutaj wszystko działa bez żadnych przycięć. Przypominam, że mamy w tle odpalonych całkiem sporo aplikacji, a mimo wszystko telefon się nie dławi. Można sobie je zamknąć i odpalić na przykład Messengera. Jak widzicie, też bez najmniejszych opóźnień program się odpala. Przewijanie ekranów tutaj również jest płynne. Do dyspozycji producent dodał nam Radio FM, które jest niezbyt częstym teraz, właściwie niezbyt częstym aplikacją i funkcją w telefonie. Natomiast przydaje się, gra bardzo fajnie, jest płynne. To samo można powiedzieć o YouTubie, który bez większych problemów i żadnych przycięć odtwarza filmy. Jak to wygląda dokładnie, to zapraszam Was do poprzedniego filmu, w którym pokazywałem Wam działanie tego właśnie telefonu. Na plus tego telefonu mogę zaliczyć bardzo dobrą płynność i świetną optymalizację systemu. Dawno nie spotkałem się z telefonem, w ogóle nie tylko tej klasy, tylko ogólnie z telefonem, który miałby tak dobrą optymalizację i żebym nie mógł na niego narzekać, co ja robię dosyć często. Natomiast jeśli chodzi o wady tego telefonu, no to jedyne właściwie, do czego mógłbym się przyczepić, bo rozdzielczość ekranu na przykład nie jest dla mnie żadnym problemem. Bez problemu pracuje mi się na 720p, jak i na 1080p. Te ekrany są na tyle małe, że nie widać tutaj aż takiej dużej różnicy.
Natomiast to, co mnie najbardziej właściwie zabolało w tym telefonie, to jedyne to, że dostępne mamy tylko sieci 2G i 3G. Nie posiadamy tutaj modułu LTE. Jeśli chodzi natomiast o aparat w tym telefonie, to szczerze mówiąc, o ile tylny aparat jest bardzo fajny i robi fajne zdjęcia, z których dostaniecie tutaj przebitki, o tyle przedni aparat, który służy właściwie głównie do selfie i rozmów przez wideokonferencję, no jest poprawny. Na jego duży plus mogę zaliczyć diodę doświetleniową, która znajduje się w tym miejscu, także nawet w nieco ciemniejszych pomieszczeniach selfiaki wyjdą. Podsumowując, Kyano Elegance 5.5 jest świetnym telefonem dla średnio wymagających użytkowników. Jeśli zastanawiacie się, czy to jest dobry pomysł, żeby kupić go na święta lub zbliżające się komunie, moja odpowiedź jest tak, warto. To bardzo dobry telefon, który niewątpliwie jest warty swojej ceny, a swoim designem, który bardzo przypomina topowe modele Galaxy, z którym często też jest mylony. W trakcie testów był bardzo często mylony właśnie przez wiele osób, które pytały się, co to jest za model Galaxy. Powiem Wam, naprawdę warto, jeśli chcecie zrobić komuś przyjemność, polecam Wam ten model, nie będziecie zawiedzeni. I oczywiście osoba obdarowana też. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej recenzji. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, jakie urządzenie chcielibyście, żebym przetestował kolejnym razem. Tymczasem dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!